Jesteśmy w Kalifornii na autostradzie I-80. Tu przejeżdżamy przez miasteczko Truckee. Jedziemy do Stockton w Kalifornii. Tam mamy zrzucić ładunek, przepiąć się i wracać z powrotem. Ładunek trochę spóźniony, miał to wczoraj niby dojechać, ale ładunek jest nie nasz, gdyż koledze się ciężarówka popsuła. Mówiąc krótko, nie wiadomo co się stało, ale wał wylazł dołem normalnie, dziura w silniku. No i trzeba było jechać bardzo szybko, a nasza przyczepa po prostu przyjedzie później, ktoś przyciągnie mu drugą ciężarówkę z Chicago i po prostu on weźmie tą naszą przyczepę i przyjedzie tutaj do Stockton. I teraz jesteśmy, wjeżdżamy pod górę, tu będzie taki dość długi podjazd. Nie jesteśmy za ciężcy, więc myślę, że nie będziemy zdychać. I jesteśmy już, jedziemy teraz na przełęcz Donera, będzie przełęcz. I na przełęczy będzie jezioro. Fajnie będzie to, fajnie to wygląda, ale z tamtej strony jak się zjeżdża w dół, będzie wysokość jakieś 2000 metrów. Ja później na samej górze sprawdzę, jaka jest to, ale tu nie jest wyżej niż na Lincolnie w Wyoming. Na Lincolnie w Wyoming chyba jest na 80 najwyżej. Tam jest 2650 metrów. Jest 10, tu jest 8 czasu zachodniego. Więc tak już trochę ruchu jest. Ja najczęściej przejeżdżam tędy nocą. No są, fajnie się jedzie, bo mało ciężarówek, mało osobówek. Nikt nie blokuje drogi, nie ma jakichś takich głupich sytuacji. Na razie widoków jeszcze nie ma, bo tu musimy trochę pod górę podjechać i już jakieś góry widać. Jesteśmy 1800 metrów i cały czas zjeżdżamy. Tu autostrada jest betonowa, przez całe góry jest betonowa i stara autostrada, jak pierwszy raz była wybudowana, 70 lat nie była poprawiana. To już były takie kolejny, że jak deszcz popadał, to aż zasysało. Kolejny nie od odjeżdżenia ciężarówek, tylko od łańcuchów się brały, bo to zimą, czyli praktycznie od listopada do połowy kwietnia trzeba wozić ze sobą łańcuchy lub mieć je na stanie. W tym roku było tak, że kolega zrzucił właśnie łańcuchy w kwietniu, już w połowie kwietnia, w maju popadał śnieg i była autostrada zamknięta i kto nie miał łańcuchów, nie mógł przejechać, więc to z tą tutaj pogodą różnie bywa. My dwa lata temu tak nam się trafiło, że we wrześniu popadał śnieg. We wrześniu popadał śnieg, było trochę tego śniegu i wszyscy już jechali, to my jakoś przez weekend wracaliśmy, wszyscy jechali do Reno, bo w Reno są kasyna i więc był duży korek, jeśli oni tutaj mówią, big traffic był. Więc tak, i tutaj będziemy wjeżdżać. Tu zaraz na samej górze tej przełęczy będzie rest area, czyli taki parking, czyli dla ciężarówek, dla osobówek, dobrze spać. Tam teraz, jak w Reno, w Nevadzie jest bardzo gorąco, to tutaj jest chłodno, to jest 15 stopni. Na dole jest 30, więc jest różnica, prawda? Tam od dali, jak ktoś się przypatrzy,
po drugiej stronie doliny jest też tam droga taka, tam jest i kolejka i droga. Tam jest stara taka droga, która kiedyś tam biegła, którą kiedyś jeździli. Tam jest taka i tam widać też w oddali taki fajny mostek. Niestety ja tam nie byłem nigdy, tylko z daleka go zawsze oglądam. Dojedziemy do Przełęczy, później będziemy mieli trochę zjazdów, będziemy musieli się na chwilę zatrzymać, jeżeli będziemy hamować dość dużo, będziemy musieli zatrzymać się na check brake, czyli na chłodzenie hamulcy, chociaż przy tej temperaturze to raczej ja się nie będę zatrzymywał. Ładunek nie mam za ciężki, więc nie będę hamował dużo, ale latem, gdy jest bardzo gorąco, trzeba się zatrzymać i chłodzić te hamulce minimum 15 minut, bo no łatwo wypadek, jakieś takie nieszczęście, to trzeba na cały czas na wszystko uważać. To lata kamera. Przestawiłem ją, ale zdejmę, pokażę całą dolinę, jak to wygląda. Tak to wygląda. Będziemy przez dolinę przejeżdżać. Tutaj na nawigacji. Nasza prędkość obecna. Szału nie ma. Cztery. O, chyba coś wraca. Bo to jest w Carson City, jest chyba jakiś tor. I oni jeżdżą tam na tutaj ta dolina. Ja na razie na awaryjnych nie jadę, bo w dzień to nie ma sensu jeździć na awaryjnych. Pod górę to bardziej w nocy. Że tu są trzy pasy, to kiedyś były dwa. Później teraz przebudowali autostradę i teraz jest całkowicie inaczej. O, tutaj fajne skałki. No jesteśmy, aż wam pokażę na zegarku. 1999 metrów, już prawie 2000.